Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, Title Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Mamy 2 marca 2021, godzina 19 się zbliża, aczkolwiek na YouTubie ta godzina jest różna w zależności od momentu oglądania. No dobra, dzięki serdeczne, że jesteście tutaj ze mną, moi drodzy, zaczynamy za chwilę. No i zobaczymy, kim tu będzie ten szczęśliwiec w pierwszej rundzie, jak to tutaj wspominacie często. Dzięki, Lukasu, bardzo mi miło. Dobry wieczór, White. Wiesiek Lagraf, Maksim, jest on w słabszej formie, to może będzie szansa, jeśli na niego trafi. No nie wiem, zobaczymy, z kim tu się uda zmierzyć. Jak będzie to zawodnik 3000, czyli pierwsza dziesiątka, to będzie i tak duży sukces. Ciekawe, jak to sparuje. Ciężko to stwierdzić, ale 700 ponad zawodników, więc chyba mała szansa. Nawet mogę być rozstawiony. No, za kilkanaście sekund się dowiemy. Dzięki serdeczne, Łok. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Jakaś przecinka tutaj nastąpiła? Okej. Okay. No nie, słuchajcie, jednak rozstawiło mnie. Z 1839 jakimś gram, National Masterem. Okej. Okay. No trzeba grać swoje, nie? Dobra, coś przycina, mówicie. Tu zbijemy. No jest jak jest, E4. Pytanie teraz, no dobra, bijemy. Szybko gra. Lecimy. No, internet mi chodzi. Wszystko u mnie działa, jeśli chodzi o internet. No nie wiem, nie mam pojęcia. Ja to mam zawsze problem z tym. Wiem, że to jest trochę deprymujące. Nic nie poradzimy, moi drodzy, w tym momencie akurat. Zagrajmy jakoś aktywnie. No zaraz coś pokombinujemy, słuchajcie, nie wiem co, ale zaraz coś wymyślimy, żeby się nie ciało. Dziwne to jest na tym OBS-ie naszym nieszczęsnym. No zaraz tutaj mam chyba takie ładne posunięcie z atakiem na gońca. To się przeciwnik tutaj wysypał. No atak na gońca, który broni skoczka. Te figury fajnie sobie tutaj weszły, trzeba przyznać. Było blisko, no. Było. Aha, bym podstawił skoczka, zobaczcie. Wzbijamy. No, tutaj zyskał centrum, jak widać. Tak powinien. Ja muszę w takim razie jakoś spróbować. Chociaż po tym ruchu może analizuję F6. To jest taki szach. F6 raczej nie mogę. Na E5 powinien zagrać. Właśnie zagrał. Gdzie co? Na wszelki wypadek tak. Żeby tutaj mi goniec nie wskoczył. Fajnie byłoby go tu przyblokować na tych polach. Nie będzie to łatwe. Wieża, hetman, skoczek. No zobaczcie, już tutaj mnie stara się oszukiwać. Znaczy ja tego piona oddaję świadomie. Może to jest błąd. Jest to duże prawdopodobieństwo, że to jest błąd. Witam Cię, Florku, witam wszystkich serdecznie. Chyba trzeba będzie grać po prostu swoje debiuty. Nie ma wyjścia. No,
jednak się zastanawia, zobaczcie, zastanawia się nad tym biciem. Nie zbił, zaufał, no to grajmy tak. I skoczek na A5 spróbujemy. Różnobarwne gońce. Jakby ocenić tę sytuację? Przede wszystkim u mnie są dwie wyspy pionowe. U przeciwnika są trzy wyspy pionowe, więc im więcej wysp pionowych, tym gorzej. Cześć strzelcu. Tutaj, tu jakieś się szykują chocki, klocki. Dobra, spróbujemy wymienić hetmany. Chyba niezbyt. No, wziął piona. No, ja mogę sobie zagrać tu i wziąć tego. Chyba to będzie lepszy wybór niż wzięcie tamtego piona, tak mi się wydaje. I sobie zejdźmy tutaj z takiego ataku. Dobra, tutaj, żeby nie podstawić niczego, bierzemy piona. Dwa pionki więcej. Lufcik jest, więc jest dobrze. Czasu przeciwnik ma mniej zdecydowanie. Trzeba zachować spokój. No to chyba tu podstawił. To znaczy tak, no widać, że on chce zagrać oczywiście tutaj, ale to mam dwie figury za wieżę, więc przewaga jest po mojej stronie. Myślę, że taki ruch warto zagrać, atakując, broniąc. Skoczek wraca troszeczkę do gry. I grzecznie zagrać sobie tak, żeby mieć tutaj obronę od gońca. Dobra, tu jakieś szachy mogą nastąpić. Zagramy tak, żeby tutaj nigdzie nie mógł mi zbić pionka. I w ten sposób. Tu bronimy, tu bronimy. Ok. Dobra, i chyba tak mogę zagrać. Nie coś niestety, zaraz coś sprawdzimy. Dobra, jest zwycięstwo. Już sprawdzę, moi drodzy, co tam nam tnie. Co tam nam tnie? Ostatnio nie cięło. Zaraz zerknę. O, dzięki Wrotku, dobry wieczór, dzięki za suba. Cześć Kelner. No słuchajcie, nie wiem co mam powiedzieć. Tak, jest zwycięstwo, jest dobrze, a nie wiem co mam powiedzieć, jeśli chodzi o jakość dzisiejszego streama. Jest to cały czas dla mnie zagadka. Specjalisty, proszę. Ostatnio wszystko działało, było dobrze. Zerknę tutaj. Jeszcze zerknę. No było blisko, tak. Było blisko, żeby spotkać się. Tak, wydaje mi się, że brakowało dwóch miejsc około. Trzech, może plus minus pięć miejsc. Cześć, tata Julii, witam cię. Nie tylko jak gram. Kumam. A to nie wynika z tego, ktoś się może zna dobrze. Może trzeba dokupić ramu? Może o to chodzi? Czy jakaś karta graficzna? Ktoś się zna na tym, to dajcie znać. Jestem zobligowany, żeby coś takiego zrobić. No, jeszcze może... Słuchajcie, ale dobra wiadomość jest taka, że teraz, w tej rundzie, drugiej rundzie, możemy trafić na kogoś mocnego. Jest taka szansa. Byłoby fajnie. Byłoby naprawdę spoko. No cóż, teraz jest jak jest. Wybaczcie. Na kompie streamuję. No, mam peceta. Ja to tak nazywam, stacjonarny, chyba dobrze. Jeśli chodzi o karty graficzne, to ich cena jest ogromna aktualnie. Znacznie podskoczyła przed ostatni rok. Aha.
No nie wiem, National Master, no niski ranking, no nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Mam zapraszać na filmikach z YouTube'a na Twitcha. Trudno trafić. Aha. No dzięki Lukasu za podpowiedź. No pewnie tak, jakoś może źle to zabrzmi, ale specjalnie mi na tym mocno nie zależało, ale no tak, tam kiedyś ogłaszałem się, może raz to za mało zdecydowanie. No dobra, będę coś tam próbował pewnie. Procesor ma większe znaczenie dla streama. Okej, dobra. RAM, procesor pewnie, tak. Dobra. No net mam na pewno dobry, jestem podpięty, nie gubię żadnych klatek, słuchajcie. To może wynikać z nie OBS-a chyba, a może z przeglądarki. Ciężko powiedzieć. No zobaczymy, no troszkę też odczuwam jednak cięcie tutaj, to już chyba znak rozpoznawczy, że u mnie coś się zawsze dzieje nie po naszej myśli. Aha, okej, spoko, niemiły. Nie, żadnej zbiórki nie robimy na nowy sprzęt, słuchajcie. Jeszcze mnie stać, żeby coś tam dokupić. No, na nowy sprzęt totalnie to szkoda oczywiście, ale dokupić jakiś RAM czy coś, no to może by trzeba było. Spokojnie, spokojnie, moi drodzy, na luzie. A ja słyszałem właśnie, że Opera jest najlepsza do streamingu. Chrome różnie, ale no dobra. Słuchajcie, jednak nie trafiłem na jakiegoś super kozaka. No dobra, ale jest mistrz FIDE, prawie 2700 gramy. O, już się nie tnie przy drugiej partii. Zobaczcie, już płynnie idzie. U mnie płynnie. Tamit hetmański. A teraz ładnie idzie. H6. A to ci niespodzianka. Zagrajmy tak. Nie tnie, nie tnie. Zbijmy. Zbijmy, grajmy normalnie w szachy. Wyprowadźmy wieżę. Jakieś takie debiuciki to są, powiem wam, w sumie nie wiem co to jest za debiut, teraz jak się to nazywa, no czy gambit hetmański jakiś, tak, ale ta pozycja jest mi już mało, mniej znana, taka na czuja po prostu. Okej, teraz to wybijemy. Tutaj wybił, a to ciekawe. Dobra, tak, spokojnie. Turok grozi niebezpieczny. Nie tnie, nie tnie, super. Ja też odczuwam, że jest bardzo płynnie. O to właśnie chodzi. Wieża musi być aktywna. Tutaj z planem pięknego działa. Zagrajmy. No C5 wejdzie teraz niestety. Ale z jakąś aktywnością myślę. Teraz on musi zbić. Będzie miał chyba ogromne kłopoty. Mam nadzieję, że będzie miał ogromne kłopoty. Bo jak nie zbije. Aha, hetmanem musi odejść. To jest jakiś jego ratunek. Hetmanem musi odejść z tego związania. Pomyślimy za chwilę, co dalej. Słuchajcie, już minutę więcej mam. To sporo. Jak odejdzie hetmanem, może zbije skoczek. No właśnie, tutaj skoczek. Zbijemy. Skoczek wejdzie B4, zagram. I spróbuję. Dobra, ok, pulchny napiszę później. Dzięki za wiadomość. Zbiję. Tutaj zagramy tak. I na C7 wieżę spróbuję. Więc on chyba musi zbić w ogóle pionkiem. I to będzie izolak, który może być dla niego mało zakało. Tylko kwestia, czy ja to wykorzystam. Jeśli dobrze, to kminie. No dobra, tak jak pomyślałem, tak gram. Nie będę zmieniał decyzji. B4 zresztą trzeba zagrać. No i teraz jak tu zagra, to mam takie posunięcie. No właśnie, tutaj i tak muszę. Jeszcze muszę rozważyć to bicie. Czy to jest dobre bicie?
Nie, no tu wisi, muszę tak. Aha, potem zagra wieża C8. Ale skoczek będzie bardzo uwięziony i to jest bardzo duży plus. No będzie chciał wymieniać, to jest oczywista rzecz. Spróbujmy jakąś aktywność złapać. Hetman, tak. Aha, tutaj chcę w ten sposób grać. No i teraz pytanie, jak wymienię. Nieco mu uproszczą sprawę. Z drugiej strony. Ślufcik by się przydał. No teraz może się trochę rozegrać w sumie. Lufcik by się przydał. Na pewno. Tak, bezpiecznie tutaj. On zbije, ja pionkiem. Ja pionkiem. Zbije pionkiem, słuchajcie. Wbrew trochę zasadom, ale chcę przytrzymać skoczka, mieć hetmana tutaj na wolnej linii. Hetmanem bym zbił, to by mi zagrał skoczkiem na C6. A tak to jakieś szanse może teoretyczne się coś tutaj się pojawi. Jakaś nutka nadziei na cokolwiek. No królem podejdę. Wiem, że trochę może gorzej to być teraz z mojej strony. Dobra, na spokojnie, Krzysztof. Ha, tutaj chcę wymieniać po prostu. Wymieńmy. Oj, piona podstawiłem. Kurczę, dobra. Pierwsza podstawka zaliczona. Szkoda. Niedobrze. Ale głupio podstawiłem. Masakra. W miejscu. W sumie z remisu powinien być zadowolony, jeżeli by wrzucił. No i B5 zagra pewnie. Nie zagrał B5. Przegrać tego nie powinienem raczej. Mimo straty pionka. No zobaczcie, on gra już tak na remis, nie? Nie widzę. O, tędy może przejdę teraz. Nie przejdę. A, nie przejdę, nie przejdę. Nie przejdę, niestety nie mogę wybić. No remisik, dobra. Z remisu chyba trzeba być zadowolonym. Szkoda, że podstawiłem, trochę cisnąłem gościa, ale jest luz. Powiem wam, najważniejsze, że się nie zacina. Jest luz. Trzeba być zadowolonym chyba z tego remisu. Dobra, jest dobrze. Według mnie jest dobrze. Chociaż, no widzicie, trochę go cisnąłem, nie? Znaczy, wiesz co, na czas tu się nie da raczej wygrać w takich pozycjach. No, nie jestem już tutaj takim szybkim zawodnikiem jak Nakamura, który musi grać. Pewnie coś tam, powiedzmy, ja wiem. No,
Ta pozycja na pewno jest bardzo przyjemna, ale czy jest o wiele lepsza? Ciężko stwierdzić. Tu myślałem, że już go troszeczkę cisnę. No wydawało mi się, że teraz trzeba wybić, tak? No i tutaj inicjatywa jest na pewno. Na pewno. No i teraz kwestia, co w tym momencie zrobić, nie? Może spróbować tutaj, chociaż nie chce się takiego skoczka wybić, słabego skoczka. Chodzi o to, że jak on wymieni, ja wymienię, on tam wieżą wejdzie na C8 i będzie mnie dalej atakował. Kwestia może zajęcia linii. Może trzeba było wybić tu, tu i zagrać może hetman D2, ale czy to coś dawało? Szczerze nie wiem. Żeby coś próbować. Aha, może też próbować skoczek D4 grać. Coś w tym stylu, żeby tego skoczka uaktywnić. No to są już takie pozycyjne niuanse, bym powiedział. No tutaj, aha, tutaj pograłem, dobra. No właśnie, może wymiana. Ciężko stwierdzić. No jakoś tu się czarne chyba... Chyba się bronią. Może tu spróbować nawet pionkiem wybić? A nie wiem, to już ciężko. Na spokojnie by trzeba sobie poanalizować. Tak na szybko to ciężko na pewno. Czy ja zagrałem parę rundek w buleta z Carlsenem na Lichesie, gdy... Ja zagrałem z Carlsenem w buleta kiedyś? Żartujesz sobie chyba. Fontaine, o co w ogóle chodzi? Cześć Smoku, witam cię serdecznie. Ja w życiu z Carlsenem nie zagrałem. Na innym niku też? Nie, na pewno nie. Nie wiem, o co biega. Wyjaśnij mi proszę, bo nie, no ja z Magnusem Carlsenem nigdy nie zagrałem partii. Może nieświadomie, ale nie sądzę, bo bym był zjechany pewnie. Nawet mnie zauważył. Dobra, wracając do tej partii, no to no powiedzmy dobrze, że po tej podstawce pionka tutaj remis się utrzymał. Ważne, że były pionki na białych polach, gdzie ja miałem szansę je atakować. Gorzej jakby było odwrotnie. No tak, tak, tak. Dobry wieczór, Andrzeju, witam cię. Sprawdzić, co mam w swoich grach, czy grałem z nikiem... Manwit Havan, ponieważ podczas Telted Arena na Lichess grał pod tym nickiem. A mógłbyś spróbować pogrzebać w tym momencie tam na moim niku i zobaczyć? Byłbym wdzięczny. Ja oczywiście sprawdzę to. Dobra, mamy kolejnego mistrza FIDE, słuchajcie. Białe. Mistrz FIDE 2640. Dobra, jedziemy. Znowu te same. Chocki, klocki. No i gambit hetmański. Dobra. Dobra. Tak, zagrajmy. Tak, zagrajmy. Nie kombinujmy tu niczego. Jakiś taki ruch sobie wrzućmy. To taka chyba rosyjska szkoła Hetman B3 w gambicie hetmańskim. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Jak zwykle. Jak zawsze. Ok, tak. I może E4. E4? Hetman F4 pójdzie, co? Dobra, teraz to E4. Teraz to mi się podoba. To E5 od razu. Okej. Wieżą, bo jak C5 to tu. A4, żeby nie było niespodzianek. Tu się broni. No i tak. Jakiś hetman B4 wskakuje. Wtedy tu może. A sobie w takim razie tutaj zagramy taki plan i damy mata na H7. No może to nie będzie takie proste. Ale wtedy skoczek tutaj. Muszę sobie fajne pole trzymać. Okej. Okay. Będziemy go straszyć tym ruchem, oczywiście. No dobra, będę go straszył, a niech ten skoczek będzie tu przywiązany. Zobaczymy, co zrobi. Teraz pytanie, jak grać dalej. Dobra, on tutaj ciśnie. Tu ciśnie chłopczyna. No to skakujemy, blokujemy. Pozycja według mnie jest bardzo dobra białych. Ale to tylko... wygląda. Dobrze. Dosyć sprytnie gra, trzeba przyznać.
Wiecie co? Ja to chyba zbiję, coś mi się wydaje. Ja to po prostu zbiję. Tutaj teraz kwestia, czy wybić. Chyba tak. Ha, wieża jeszcze może zbić. Skoczek D4 stoi bardzo dobrze. Teraz kwestia wykorzystania tego. Tu wzmocnimy. Wieża C1 ewentualnie jest. Aha. Wzmocnijmy to. Też można było się zastanowić, nie? Nad tym ruchem. Dobra, ja tu mam czas. Spokojnie sobie mogę lufcik zrobić. Nie śpieszmy się. Mam nadzieję, że mam czas. Że tak będziemy bronić. Grzecznie zejdę może w ten sposób. Czy to wchodzi? Blokujemy gościa. Blokujemy go. Nie ma na co czekać. Tu pionek może być groźny. Ile czasu mam? Dobra. To wszystko trzeba mieć pod kontrolą. Tutaj. C5. Będziemy go tu męczyć. Takim zestawem pytań. Tu grozi wzięcie piona. Tak, na marginesie patrząc. Aha. Królem wrócę. Zawsze to trochę bliżej. Mam teraz na to czas. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Królem znowu będę musiał zejść. Taka nieco prowokacja. Schodzę. Skoczek D7, co? Takie plany widzę. Miał być atak, a tutaj będą okazje na wzięcie pionka. No tak, chce mi tutaj rozwalić to wszystko. Bierz. Tak, będziemy atakować. Zająć, przytrzymać faktycznie. Ten koleś teraz szarżuje nieźle. Czasu, dobra. Kwestia jakiejś wymiany takiej końcówki. Szczęście hetmana F2. Z tą wieżą, co mam zrobić? Tyle latania. Jak to się rozwiązać? Kurczę, trzymam gościa, a nie mogę tego wykorzystać. Jeszcze raz wracam. Decyduję się na to bicie. Wiem, że tracę pionka.
Kurczę, blada. Tak. 10 sekund, co? Nieźle. Nie wiem w ogóle, co się teraz dzieje. Chwila. Ile czasu? Mało. Dobra. Króla mi goni strasznie. Kurczę, czas. No, zabrakło mi czasu. Niestety jestem za wolny. Ajajaj, dobra partia była, nie? Bardzo dobra partia była. Kurczę, tak strasznie, strasznie przegrać taką partię. Tu już muszę przyznać, trochę się pogubiłem, jednak ten pion był za szybki. No ale była wygrana. Była wygrana, tylko co z tego, że jak była, to nie dają za to punktów. No tutaj zabrakło mi po prostu doświadczenia, żeby to wykończyć. No, wygrana partia, wygrana. Na pewno. Naprawdę grałem z Carlsenem, a weź mi wyślij proszę linka, będę wdzięczny. No to ciekawostka. No szkoda tej partii, 2,5 byłoby świetne, ale co by było, to by było. Już jest za późno, nie ma 2,5, jest 1,5, trzeba grać dalej. Cieszy mnie fakt, że no, dobre pozycje dostaję, jakoś tą w miarę to stoi. Szkoda, że nie docisnąłem. Zobaczcie, bo na przykład taka pozycja, trochę dalej przewinę. Taka pozycja to jest miodek, no. Jeszcze tutaj w ogóle, o, gościa tak przygniotłem. Miód. Jeszcze jak się udało gońca tutaj wstawić na A4, to w ogóle świetnie. Tutaj może jednak przyszarżowałem. Żeby zagrać dokładnie, to może trzeba było zagrać tak i próbować walnąć tego piona i spokojnie go tutaj cisnąć. Albo olać sprawę. Z drugiej strony olanie sprawy byłoby też dobre. Tutaj bicie by było. Wymieniłby, zbiłby, ja bym wrócił i te pionki by maszerowały. No tak, prosta wygrana, kurczę. Podejmuję złe decyzje, takie niepotrzebne, tutaj dające szansę przeciwnikowi, żeby go to wykończyć. Kurczę, no, miałem cię, gościu, nie byłeś jakimś super zawodnikiem, niestety, muszę powiedzieć. Tylko tym razem, no, nie wyszło. Muszę się jakoś usprawiedliwić, wiecie. Cieszy mnie, że partię gram dobrze, w miarę, odpukać. To jest najważniejsze. No dobra. Brazylia. Jedziemy. Co oni grają te C4 często? Gramy swoje. Dzięki Kacper, że mi wysyłasz te linki na Skype'ie, dzięki, bo ja sobie to sprawdzę, aż jestem ciekawy, naprawdę? O, to będzie dobry materiał, o ile to nie są jakieś babolce totalne. To jak nas atakują na skrzydle, to idziemy na drugim skrzydle. Dobra, to jest kwestia tylko gdzie? Tutaj. Tutaj, no tak, tylko tak. Tak mi się wydaje. Oj, czuję, że już tu pana mam. Nie wiem, jakoś tak podskórnie czuję, że już go tu mam. Wiem, że za wcześnie powiedziane, ale pozycja moja jest. Dobra, on tam będzie atakował. Kwestia czy tu, czy skoczkiem, czy pionkiem. Chyba pionkiem zbijemy, żeby mieć jakąś opcję skoczkiem. Jeszcze jakieś C5 ewentualnie, goniec D7. No tak, on będzie mnie tam cisnął, to jest oczywista sprawa. Właśnie, dobra, będzie mnie cisnął, ale może mnie nie wyciśnie. Dobra, teraz trzeba grać dokładnie. Bardzo dokładnie. Dobra, tak, pozwolę mu tu wybić, a on raczej tego nie zrobi. Bo od razu końcem skakuje ładnie. A tutaj hetman, tylko tam nic też nie daje, zawsze wieża B7, coś tam może, nie wiem, zobaczymy.
H5 będzie grał. No tak, tradycyjne tutaj ataki idą. Właśnie. Żeby się tutaj nie... przypadkiem nie podstawić jakoś. Tak? Może tu i tam zagram? Wcześniej trzeba było zbić chyba. Ale to... może i tak, i tak. Ile mam czasu? 2 minuty. Myśl, Krzysztof, myśl. Idę na tego piona. No bije, bije. Tu mata nie ma. No król tutaj skoczek broni. Że w 7, no tak, nic tu nie ma. Prawda? Powiedzcie, że nic nie ma. No nic nie ma, wieża F7, ja również bronię na H7. Okay. Kwestia, jak się przebić dalej. Czy jest jakaś szansa? Dajmy mu się wykazać. Kwestia może tutaj. No właśnie, co ma zrobić biały? Jak biały ma dalej pozycję wzmacniać? Nie wiem. Hetman G5 ewentualnie, żeby skoczkiem wlecieć może tu. Zawsze mogę tak zagrać? Może? Zawsze mogę też wrócić. Zobaczymy, czy Hetman G5 znajdzie. Może wieża B7 zamiast wieża F7 była lepsza, żeby tym na G7 stanąć. Dobra, odszedł skoczkiem. Też nie mam jak przebijać. Zagram tak, żeby hetmanem tutaj zagrać i tu bronić ewentualnie, a naciskać dalej na B2. Ok. Wracamy. Dobra, próbujemy tutaj wymiany. No i teraz kwestia, czy na B2. Dobra, on tu będzie grał G5. Dobra, wyprowadźmy. Będzie grał G5. No ale czy mnie przygwoździ tutaj? No, a to są królewsko-indyjskie schematy, niełatwe. Zaraz, atak. I tutaj. Bronić, bronić. A skoczek F5 wchodzi. Nie mogę zbić, bo będę miał w ogóle przechlapane. Paradoksalnie król H8. No trochę mnie ciśnie. Dobra, jeden szach tutaj jeszcze. Tragedii nie ma, tu się wszystko broni. Defensywa jest na swoim miejscu. O, chyba mam bicie na B2. Chyba tak, chyba podstawił. W końcu gdzieś tam się udało fartem przebić. Zawsze to wolna linia. Tylko że... teraz muszę wrócić i bronić tego, co moje. A linia jest otwarta. To jest ważne. Skoczek nie gra. Dobra, tak. Tu trzymamy. W ogóle fajnie goniec stoi w obronie. Tutaj? No idzie na mnie, tak? Dobra, ewidentnie chce iść na mnie. Ach, goniec tutaj. Tu muszę zbić tym. Czy tutaj wszystko jest w porządku? Chyba tak. Mata nie ma. Ostatkiem sił bronię. No zobaczcie. Prze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To ulżyło mi zdecydowanie. Nie widział daleko obsadzonej wieży. Haha, jak cudownie. 2,5. O, dzięki smoku serdeczne za reklamę. Słuchajcie, chyba wam coś zdradzę, póki chyba mogę, bo już jest dogadana sprawa, tylko jeszcze nie wiem, kiedy zaczynamy. Będę prowadził treningi na żywo na streamie z Mandzio. Nie wiem, pewnie kojarzycie z YouTube'a.
Szykuje się turniej streamerów i streamerzy muszą potrenować przed turniejem. No i taka akcja będzie. Dzięki Rymy za suba, bardzo mi miło. 3 miesiące, fajnie, dzięki serdecznie. No i będziemy się bawić na tych, znaczy bawić, no trenować po prostu, będziemy trenować. Zobaczymy jak to wyjdzie, nowe doświadczenie, ciekawa sprawa. Zobaczymy. Zastosowałeś pułapkę z holenderskiej, fajnie. ale znał to, tak? No tak, to się rzadko zdarza. Obrona skandynawska, co o niej myślę? Nie jest to dobry debiut na grę. Wiesz, na zaskoczenie w blicu, jakiś tam wariancik czy coś, to może powiedzmy, ale to wiesz, to się trzeba odnieść też do jakiegoś poziomu, ale nie polecam. Nie polecam grać obrony francuskiej, skandynawskiej. Karokan też jest ciężki. Jak już miałbym wybrać, no to z tych trzech debiutów to wolałbym Karokana chyba. Ale jednak tu bym te debiuty odstawił daleko, jeżeli chcemy się rozwijać i grać w szachy troszeczkę aktywniej. No to tak, subskrybencie będzie okazja. Ojej, nie wiem jaki, początkujący totalny, więc no ale to wiecie, fajnie, fajnie, że coś takiego chyba się dzieje, dla szachów dobrze przede wszystkim. Rewersiak, korepetycje to może złe słowo, zajęcia, trenery, treningi szachowe prowadzę, ale przykro mi teraz, nie mam czasu na nowych uczniów, bardzo mi przykro. W przyszłości może jak tam uporządkuję pewne sprawy, to może, ale na razie niestety nie. Ale mogę kogoś zawsze polecić. Jaką obronę przeciwko E4 polecam? Na średnim poziomie? Obrona sycylijska jak najbardziej. Ja lubiłem grać też obronę nowoczesną lub pirca. To jest troszkę podobne. Ale to jest też dosyć trudne. Obronę sycylijską polecam. Po prostu. No grałem z Magnusem. No to jest ciekawe. Ja muszę to zobaczyć. Naprawdę. Ale wiecie, na nieświadomce grać z mistrzem świata to nie ma żadnego stresu większego, nie? Szymon Gumulasz, 4 z 4, pięknie. Bardzo dobrze. Tak, tak, jest tutaj. 4 z 4, no ładnie. No to jest, wiecie, to jest doświadczenie też. Krótka przerwa pewnie po 4 rundach, taka króciutka, króciutka. Białymi obronę Karokana myślę, że gra się bardzo łatwo, tak mi się wydaje. Wybieramy sobie generalnie wtedy debiut, znaczy nie debiut, tylko wariant w obronie Karokana i sobie spokojnie gramy. Uważam, że... No to oczywiście zależy od poziomu. Firuzja zaczął grać Karokana czarnymi na najwyższym poziomie i tutaj trochę łamie stereotypy. Fajnie, z jednej strony. Ale myślę, że białymi się gra zdecydowanie prościej. No Michale, zobaczymy jak tam będzie z tym wszystkim. Zobaczymy, zobaczymy. Tabela, bardzo proszę. Jest tabela. Aha, nie odświeża się. No świetnie. Nie odświeżyła się tabelka. Nie wiem dlaczego. O, jest. Działa. Gambit Florydy? Jest coś takiego? Pierwsze słyszę. A, Sandomierski. Dobra, dobra. Nie róbcie sobie tutaj, wiecie, żarcików. O, WFM ma 3,5 na 5, Magdalena Łysiak półtorak. Nie kojarzę za bardzo, niestety. No, nie moje pokolenie, ale musiałbym zobaczyć buzię. Nie, znaczy generalnie juniorów troszeczkę mało kojarzę teraz. To pewnie gdzieś tam, nie wiem, jaki wiek nawet. Ale nie, niestety nie kojarzę. A może powinienem. O, tata Juli, no to dobranoc. Dzięki, że byłeś. Był jakiś, czy jakimś GM-em? Jeszcze nie grałem z jakimś, żadnym GM-em, niestety. Nie udało się.
Obrona berlińska jest bardzo trudna, ale jest niesamowicie solidna. Polecam ci na przykład Władimira Kramnika. Władimir Kramnik obronę berlińską tłukł namiętnie. Z dobrymi wynikami. To trzeba być dobrym zawodnikiem, takim defensywnym, taki jak Karjakin na przykład. Aha, Pulchny piszesz, że ona jest rocznik 82. No to teraz popełniłem gafę. No to mimo wszystko nie kojarzę. Znaczy, no nie kojarzę po prostu. Cześć Rutra. Póki co 2,5 na 4 z dobrymi partiami. Szkoda, że jednej partii nie wygrałem. Tam na czas niestety przegrałem, ale na razie jest ok. No, powiem ci, Lukasus, żona, czy na mnie wrzeszczy, że ciągle jestem na szachach? Absolutnie. To się trochę zmienia. Jest bardzo dobrze, powiem ci, jest bardzo dobrze. No to też jest poniekąd troszeczkę moja praca, więc znaczy w zupełności to jest moja praca. Nie mówię o internecie, ale no, w ogóle uczę dzieci grać w szachy, więc. No ale Title Tuesday jest ważnym wydarzeniem we wtorek, więc myślę, że to jest wielka wyrozumiałość. Poza tym sobie już dzisiaj myślę, że zasłużyłem na kolejne dwa Title Tuesday. Ja no się śmieję oczywiście. Ale jest spoko, jest spoko. Podsumowując, dostałeś zadanie domowe, że na piątek każdy ma przygotować jedno zadanie szachowe dla trenera i dopóki nie rozwiąże ich wszystkich, to my sobie gramy ze sobą. Masz propozycję jakiegoś fajnego zadanka? Ojejku, teraz z głowy ci nie wymyślę, ale jest tych zadań bardzo dużo. Wiesz co? Zobacz sobie zadanie. Wpisz sobie w Google'ach Paul Morphy w Wikipedii i tam chyba takie zadanie jedno jest w jego kartotece, że tak się wyraża, to tam chyba sobie możesz zobaczyć takie bardzo ładne zadanie w końcówce. Ostatnio mi się przewinęło. Będzie kolejny turniej, tylko jeszcze nie wiem kiedy, Ardeno, ale na pewno będzie. No, Lukasus, a jaki staż masz w małżeństwie? To też chyba ważne, bo to im dłuższy myślę, tym myślę, że lepiej, jeśli chodzi o wyrozumiałość. No, tutaj takich rzeczy jak kwiaty nie są aż tak bardzo potrzebne, wbrew pozorom. Oczywiście to jest miły gest, ale no, jak coś tam się w domu zrobi, coś tam wiecie, takie rzeczy to zawsze miło. Cześć, Matt Dudek. Co polecam, aby stale się rozwijać z poziomu drugiej kategorii? Książki, zadania szachowe. Zawsze wszystkiego razem na pewno. I możesz zacząć analizować partie klasyczne. Partie klasyczne, czyli starych mistrzów, ja już to wiele razy mówiłem, czyli na przykład Petrosjana, powiedzmy Fischera, Spasskiego, z tych lat 50., 60., bardzo dużo to ci da. Gwarantuję po pół roku wzrost co najmniej o 200 punktów rankingowych, spokojnie. Tylko sumiennie trzeba do tego podejść. Andrzeju, wiesz co, nieświadomie, nieświadomie tak wyszło z tą juniorką. Oj, Bartoszu, tu nie wymyślaj tych zrzutek, ale faktycznie, Dzień Kobiet jest w poniedziałek, 8. O kurczę, muszę się przygotować, tylko cicho, faktycznie. O, pozdrowienia, Rakieta z Jastrzębiej Góry, trzymam kciuki za ciebie, Kacper, pozdrawiam serdecznie. Dobra, lecimy, mistrz międzynarodowy, Indie. Go. Jaki wariant? Królewsko-indyjska? Zapewne. A, też Greenfield. Ok. Czy gramy tak? Coś mi się znowu zaczęło ciąć. Delikatnie. Wróćmy. Zawsze punkt zaczepki.
Hetman B3 planuje. Planuje skoczek E5. Czy hetman B3 będzie dobre? Ta końcówka mi się wtedy podobała bardzo. Czy się na niego rzucić, słuchajcie, ale to bo skoczek E5, skoczek D7, G4 i tam na hura. To się rzućmy. Albo wybieram spokojną grę, albo właśnie rzucam się. No, postanowiłem się rzucić. A, tu może zbić, ale tu. Dobra, nie zbił. Można też zagrać tak, spokojniej. A tam spokojnie, nie będziemy grać spokojniej. Go. Tutaj się skubany rzuca, ok. Hop. Skoczek G4 chyba. Tak w ogóle zagrał, a to ciekawe. Pozbawia mnie roszady. Dobra, tak. No już jest zadyma, słuchajcie. Wybił. Wieża H4 jakby była, nie? A to już jest decyzja podjęta. On na pewno na strukturę będzie chciał grać do ze mną. Dobrze, tak. Tu jakieś opcje istnieją. No tnie lekko, wybaczcie, niestety tnie, ale nie wiem od czego to zależy, bo przed chwilą nie ciało, tak? Okej, czas płynie tutaj jednak. Nie widzę, chyba ten ruch jest dobry. I co teraz będzie, jak zagram? Aha, tutaj. Planem król D2 może. Już nie, król ma kłopoty, bo jest troszkę, ale F4 jeszcze jakiś istnieje. Przecież ja biorę chyba gońca, co? Aha, tutaj. Dobra, bronię. Mega sprytnie. Dobra, wiem, że ten ruch może jest trochę ryzykowny, ale chcę wieżę wprowadzić szybko. Się nie udać. Niestety. Pod pociąg trochę się tutaj podładowałem. Jeszcze mało czasu. Tam są groźby. Niestety, stracę pionka. 20 sekund i tnie mi tutaj, kurczę, pozycję.
Tnie pozycję, znaczy tnie mi ruchy. Ciężko się gra. Wybił jednak. Słusznie. Jakość więcej, ale trochę pionów mało. Strasznie. Idę po pionki. Ajajaj. Aj, goniec szacha daje, kurczę. Szkoda, 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 szkoda. Żeby mi tylko nie cięło, nie? Nie wiem dlaczego tnie, nie mam w ogóle pojęcia. Kurczę, bladek, mnie to denerwuje. Was pewnie też denerwuje. Straszne rzeczy się dzieją. Czy ta końcówka była do uratowania? Słuchajcie, była do uratowania, tutaj powinienem zagrać. No tak, tutaj gram i mam remis w kieszeni. Nie mam zakładek żadnych, nic, nic, nic. No tnie to się kiepsko i gra, bardzo się kiepsko gra, to prawda. Bzdura. Nic nie poradzimy, słuchajcie. Jest jak jest, trzeba to dokończyć. No wybaczcie, wybaczcie. Pozycja końcowa jest taka, no czas już spadł. Ale gościa, no trochę tutaj, trochę pograłem, żeby się nie cięło. No jednak ten dyskomfort jest bardzo ważny, powiem wam szczerze, to jest bardzo ważne. Znetem według mnie pulchny jest bardzo dobrze, bo już zero zgubionych klatek i wszystko jest w porządku. Nie wiem, ja sobie to odświeżę, to, ale to nie wiem, czy to coś da. Nie, na pewno smoku nie. Nie, nic z tych rzeczy, tam jest, nic, nic nie blokuje, na pewno. Okej. Okay. Czyli tak, 5 rund jest za nami, a 2,5 punkta, no tak, wolałbym troszkę więcej, przyznam się szczerze. Ale plus mimo wszystko jest taki, ja tutaj szukam pozytywów, że te partie są, nie są złe, to mi się podoba. Że 5 partii rozegranych, one są całkiem dobre, tylko punktów mało. Poważne pytanie. Widziałem ranking FIDE.
co się stało, że swój szczyt miałeś już 13 lat temu, jakie plany na dalszą karierę? No, co się stało, że mi spadło? No słuchaj, no życie, nie wiem, ciężko powiedzieć. Zaczęły mnie interesować inne rzeczy niż szachy i no nie wiem, nie, znaczy może to nie tak, no nie wiem, po prostu, no spadek formy totalny, zły na szachy i sobie dałem spokój. Człowiek troszeczkę dorósł, dojrzał. Dobra, mamy kolejną rundę, nieistotne. No to tak, wiecie, można by gadać. Lecimy dalej. Czy będzie ciąć? Znowu C4, trzeci raz mi grają już C4 dzisiaj. No i hop. Może roszada najpierw. Zbijemy. I z powrotem na B8, może C6. O, odważnie. Hop. Inicjatywę. Jakiś taki dziwny ruch zrobimy. Trzeba próbować jakoś łapać inicjatywę. Oddam pionki za jakieś linie, za jakieś diagonale. Proszę, bić. Pionkiem mogę bić. Pionkiem. Ale jednak się skusił gość. I teraz trzeba po biciu zagrać mądry ruch. A zobaczcie, nie zbił. No dobra, grajmy tak. Bał się. Bał się inicjatywy. Słusznie. Słabego pionka spróbujemy tutaj wymienić. No i atakować. Tu zawsze mam goniec F6, jeśli będzie hetman C3. D5. Goniec F8, D5. D5. D5 chyba nie. Może aktywniej. Jak tę pozycję ocenić? B7. Taki sprytny ruch zagramy z opcją taką C5 i tam będzie groził mat na G2. Ciekawe, czy się złapie w pułapkę. Oby. Byłaby piękna partia. Czy szybkie zakończenie byłoby? Pewnie widzi. No widzi wszystko. To. Wszystko widzi. Muszę tak zagrać. I tu mam chyba bicie. Chociaż z drugiej strony może to nie być takie dobre. Może najpierw wieża A4. Tutaj? Aha, dobra. Mam nadzieję, że nie podstawiam niczego. Nie, no tak, wracam już zawsze C5. To niczego nie podstawiam, biorę pionkę. Jeszcze on ma taki ruch jak goniec C3 i trzeba będzie chyba jakość oddać. Ale już jest pion więcej, więc jest dobrze. Nie, co ja w ogóle gadam? Goniec C5 ewentualnie. No właśnie, zbijam, on mi zbija, ja wybijam. Tam mam szacha, dwa pionki i lecę pionkami. No wyjścia nie mam i tak trzeba zrobić. I teraz on tutaj planuje. Trzeba uważać na taki ruch.
więc G6. I tutaj udać, jak się uda pionkami iść do góry, to będzie dobrze. Aha, dobra, on planuje tak, tak. No tak, dobra, on planuje F5 teraz. Niestety. Dobra, pomyczmy gońca. Chociaż niepotrzebnie, bo C5 dawało C4 stępem. Dzięki serdeczne za subskrypcję. A, to był dobry ruch. To był dobry ruch. A zaraz, może tak? Nie. Tutaj. Niestety, pograłem źle. A czekajcie, tutaj zbijemy. Zbije tu, ewentualnie on będzie miał remis. Chyba. No tu może dawać teraz szacha, to ma wieczny szach, że tak powiem. No i niestety ta wieża A3 nie była fortunna. A jak zagra wieżą tutaj, to jakiś szach, potem goniec, tu się niby broni. Ups. Mam jeszcze, słuchajcie, pomysł. Tutaj. Szach i tu się bronię. Uff, to już jest dobra pozycja. I piany idą do góry. Przekombinował. Aj, może zbić, to teraz ja trochę dałem ciała. I dobra, zagrajmy. Zagrajmy. Właśnie, jak zagrajmy? Do przodu. Kurczę blade. Dobrze gra. Dobra, idę pionami. To jest jedyna moja szansa. Cokolwiek. Już wygląda to bardzo dobrze. Spadł mu czas. No i bardzo dobrze, bo mi się coś cięło. Dobrze jest. 3,5. No wybaczcie. Wiem, że ścina. To już się powtarzamy. Ale punkt to jest punkt. Paradoksalnie im słabsze warunki gry, tym lepiej mi idzie. Cóż tu ja mógłbym zrobić? Cóż tu ja mógłbym zrobić z tym streamkiem? Niech ja pomyślę, co ja mogę tu zrobić? Zmienić przeglądarkę to chyba nie da za wiele. Spróbuję. Musiałbym znowu ustawiać od początku wszystko. Spróbuję ustawić w innej przeglądarce. Co? Jakie warcaby? O co chodzi?
Dobra, nie będę może kombinował, bo tu jeszcze bym coś schrzanił. Tak, ale to już, moi drodzy, po turnieju. Teraz już po prostu jest jak jest. Nie chcę tutaj czegoś zepsuć, żeby nie zepsuć. Okej. Ale dobra wiadomość jest taka, że na YouTube nie będzie się ciało. Chyba. I chmurę Google. Ale tutaj nic chyba mi się nie włącza. Dziwne. Witam cię, Obama. Witamy pana Obamę, prezydenta. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. O, jejku, jejku, jejku. Cześć, Stefczyku. Cześć, cześć, cześć. Ale grało się dobrze na początku, nie? Pierwsza para tylko się przycinało, potem już było dobrze. No dobra, zaraz to zerknę w takim razie. Nie zdążę. Jest arcymistrz. Jest arcymistrz. Lecimy. Muszę grać szybko. Jak się tnie, to muszę grać szybciej. D5 mi się ruch podoba. Ale nie teraz, będzie E5. Z Nakamurą niestety nie miałem przyjemności zagrać. Tak, zagrajmy tego piona, będę męczył przez hetman D2. Tak, po prostu. Bo dlaczego by nie? Czego? Atakuje, atakuje. No dobra, tak chcemy grać. Na pionka. Zwyczajnie. I tutaj, dobra, teraz kwestia, czy tu zagrać. Wyprowadźmy wszystkie figury. Dobra, lecimy. Może ten ruch nie jest najlepszy, bo puszczam skoczka na C5, ale poszło. No właśnie. No blokujmy to. Chyba niezbyt przyjemna pozycja. Ale jak się wszystko przyblokuje, może... Zdążę? Czy on sam zagra F3? Powinien chyba. F3 to jest takie standardowe posunięcie, no właśnie. Oho, jedzie mnie. Tu mnie jedzie. No dobra, mam rozsypkę. Mam rozsypaną pozycję. Bardzo. Bardzo trudną. Zostałem porobiony okropnie.
Masakra. Beznadziejnie. Nic powalczyć nie mogę nawet w tej sytuacji. Kurczę. No co, tak zagram, to mi tu zagra. Gońcem i wieżą wejdzie. A nawet tak, jak widać. Czekajcie, ale chyba zbić muszę, co? Tu mi zbije, zagram tam. Muszę. Aha, bo mat jeszcze grozi. Uff, tego nie zauważyłem. Dobra. Beznadziejna partia. No to jednak za szybko pochwaliłem. Ta partia była totalnie beznadziejna. W ogóle bez gry. Nie było na co patrzeć. Trudno. Trudno się mówi. Dobra, coś tam miałem chyba sprawdzić. Zobaczmy, co mi tutaj tnie. Czy ja to znajdę? OBS bardzo dużo niestety tnie. Bardzo wysokie zużycie OBS-a, kurczę. No tak myślałem, że właśnie to przez OBS-a jest. Okno mam otwarte, smoku, od samego początku. Dlatego sweterek jest. No nie, no widzę, że OBS niestety bardzo, bardzo obciąża. Naprawiło się teraz? Nie było chyba płynnie. Nic nie naprawiłem. Ale Google? Oj! Chyba coś zniknęło. Już się pojawiło z powrotem. OBS ponad 80% procesora tnie, dlatego. I z tego to wynika, że tak jest ciężko. Może w OBS-ie jakieś ustawienia. Jakieś tutaj ustawienia robiłem pod nagrywki, to mogło zmienić troszeczkę sytuację. Niestety. Słuchajcie, spróbuję zmienić jedną rzecz. Może teraz będzie lepiej. Zaraz się okaże. Jakieś nowe rzeczy za punkty kanału? Ojejku, no to jest zawsze to pytanie, które mnie nurtuje, nie mam pojęcia. Jak będę miał już partnera, to wtedy będziemy rozmawiać, może w ten sposób. Słuchajcie, zmieniłem coś w OBS-ie. Pewną przepustowość. Może się uda. Ale widzę, wszyscy pomagacie, słuchajcie, to jest świetne. Oj, 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 to nie to. To nie to. Wybaczcie. Jeszcze raz coś sprawdzę. O, OBS trochę zleciał na 70. O, jednak nie, skacze. Skacze. Skacze trochę jednak. Jeszcze raz coś podkręcimy. Nie, nie będę resetował OBS-a, gdyż stream się przerwie. Jeszcze coś spróbuję zmienić. Delikatnie, czary mary. Która to runda była w ogóle? Taka szybka porażka, muszę czekać na zawodników. No tak, siódma runda. 50% cały czas, nie? Trzeba zrobić jakieś przełamanie w końcu.
Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie będzie ciało. Dobra. Jedną rzecz tam zmieniłem, może to ma jakiś wpływ. Zobaczymy. Jedziemy. Zobaczcie, mój przeciwnik, z którym grałem tydzień wcześniej, Artmiejew 7 na 7, no to jest wyjadacz jednak. Hikaru 6,5. Zobaczmy, tu widzicie, tabelkę widzicie, ok. Zobaczmy, czy Polaka jakiegoś znajdziemy. Polaka jakiegoś znajdziemy. Ale chyba nie ma takiego turnieju, słuchajcie, w którym się nie zagra słabej partii. Mówię tutaj o Tatlet Tuesday raczej. W klasykach, o, tutaj widzimy, Gumolarz Szymon ma 6, ma 5 na 6, ale jeszcze jedna partia trwa. Ok. O, właśnie gra, może zobaczymy. Gdzie wszystko widać? Widać partię. Z białymi to wygrywa. No i świetnie. No i ładnie. 6 na 7. Ładnie ciśnie. Bardzo dobrze. No już się partie powoli kończą, zaraz 8 runda. Dobrze by było, wiecie, to zrobić w tej rundzie, nie? Ile ja mam wzrostu? 182, 183, coś takiego chyba. Umiarkowanie, raczej. O, dwie równe partie, dobrze mówisz, Bartoszu. No, Miss Zord, to prawda, bo jak zacina, to jestem zdekoncentrowany totalnie. Jednak musi być jakiś komfort gry, żeby skupić się na grze, bo drugorzędna sprawa to jest klikanie myszką, tak? I jednak to jest, no to nie jest fajne, jak się tnie. Zerkamy, zerkamy, jak to sytuacja wygląda. $2920? No zwariowali? Kogo oni mi tutaj dali? Przecież ja przegrałem teraz. Chyba jakaś pomyłka jest. O rety. Nie no, to muszę takiego gościa to chyba ograć, co? 2920. Nie. Mimo wszystko. Skoczek E4. Muszę tym, bo to mi by wskoczył. Strasznie poszarpana moja pozycja, ale z paragońców może coś się uda, tak? Strasznie poszarpana. Oglądać szacha? Nie, nie mogłem, bo B4 byłoby. Spróbujemy pójść w długą, albo i nie. Może król F8 wygra partię. No, król F8 nie będzie.
Tak myślałem, że mi tu zagra, wiecie. To takie bardzo nieprzyjemne posunięcie jest. Niestety. Co to za poza? Nieco się wycofamy, żeby potem pójść do góry. Kompletnie nic nie widzę, co tu się dzieje. To jest trochę przykre. Jak oni mogli mi dać gościa 2900? Ja tego nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. O, jeszcze go nie C4, paskudny ruch. Nie zagrał go nie C4. Nie wiem, jak mam progres robić jakikolwiek. Czy w ogóle się da? No to jest pozycja przegrana. Król sobie idzie gdzie chce. Jest po partii. Jak oni mogli mi dać takiego zawodnika? Ja tego nie rozumiem. Nie ma co grać. Tu wszystko leci, jest totalnie bez sensu gra. Nie no, jeszcze oczywiście zagram dwa ruchy. Zresztą spróbuję, ale to już bez sensu. Może? A nie, królem wystarczy podejść. Królem na D3 czy na F3, bez znaczenia. Co? No nieźle. Masakra. Nie no, przegrana. Nie ma sensu grać w tej pozycji. O, cześć InfoSzach, witam cię serdecznie. No tak to jest w tych szachach internetowych szczególnie, że
Wiecie co, ale ja nie przegrywam tutaj w szachy, ja przegrywam tutaj z łączem internetowym. Jednak to bardzo, bardzo przeszkadza. Wiem, że to już powtarzam wiele razy, to się robi nudne, z góry wybaczcie, ale jest mi wtedy trochę lepiej, jak sobie tak pogadam. Tylko się zastanawiam, dlaczego dali mi takiego zawodnika o takim rankingu. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Znaczy się, no dobra, okej, okay, no a może on tam pograł potem gorzej partię, tak? No ale przy takim, nie, no to nawet się nie ładuje mi strona tak za szybko, bez sensu. Tej partii nie ma sensu grać. Nie, w szachy jest sens, jak najbardziej. No ale nie jest git, no jak gram tutaj ruchy przesuwam, to nie jest git niestety, SK. No nie jest, no. Już nic nie poradzę, no musimy to dograć. Nic nie poradzimy, moi drodzy. Dzień dobry, Zcyre, Tetla, Far, ale macie trudne tutaj imiona, niki. No co, no mamy 3,5 na 8, no jest, powiem wam, mega słabo, no a wydawało się, że będzie świetnie na początku gry, na początku turnieju. Chyba jednak trzeba było się zaopatrzyć tutaj jednak porządnie w te techniczne sprawy, żeby to hulało. Jednak to nie jest dobra sprawa. To nie jest dobra sprawa, jak to tak tnie. Nie da się po prostu grać. Totalnie źle. Szybkie dwie w trąbkę i po zawodach się robi. Po fajnym wyniku, nie? Ale pocieszające jest to, że już gorszego wyniku w historii nie zrobię. Chociaż tyle. Myślisz, Kacprze, że to jest wina internetu? Może. Może. I jakbym zrobił taki myk, ale to chyba nic nie pomoże. Nie, overlay jak zniknie, to też nic nie da, nie? Prawdopodobnie. No tak, Hikaru śpiewa, tańczy i wygrywa, no. Niezły showman. To trzeba przyznać, podzielność uwagi ma niesamowito. Szybki jest, w ogóle widzi kilka ruchów do przodu, się nie zastanawiałem długo. Aha, na kreskę na czeskomie, spoko. To była runda ósma. No i pechowo jeszcze, że trzeba chwilę poczekać po tej rundzie ósmej, nie? Zobaczmy, jak ten Nakamura. Aha, już nie będziemy widzieć, już się partie kończą powoli. Szkoda. W ogóle tak wracając do tej pozycji. Dlaczego w ogóle tak robię, a nie szybciej? Często mi grają ten skoczek C3. No dobra, D5, tak. No C5 wydaje mi się, że jest dobrym ruchem. I A6. No i zbijają. No i co to jest pozycja zła czarnych? No skoczek A3. No wiadomo, chcą B4 grać. To teraz tak. Ciężko powiedzieć, co tutaj zagrać. Trzeba było sobie jak zwykle debiut popatrzeć. Może w tym momencie niepotrzebnie D4 ostro. Z drugiej strony, jak zagram tu, to mi zagrają B4. No co, poszło jak poszło. Może skoczkiem trzeba było. To teraz się tak łatwo mówi. No ja ten ruch widziałem. Po tym posunięciu, właśnie pobiciu, jakbym zbił gońcem, to daliby mi szacha na D6, król F8. No może ta wersja byłaby lepsza. Trzeba było może jednak tak grać. Ale ten skoczek strasznie upierdliwy jest. Tu właśnie jest minus tego piona A6, że nie można przez B6 podeprzeć troszeczkę. Znaczy to chodzi o taki słaby punkt B6 zwyczajnie. No tak nie poszło. A, zniknęła mi partia. No i pięknie po analizie. Ok. No dobra, za chwilę runda dziewiąta. Trzeba cisnąć te punkty robić. Zła wiadomość jest też taka, że rekordu nie będzie. Rekordu nie będzie.
Może tak, no, tego Londona faktycznie. Chociaż uważam, że London system jest kompletnie niegroźny. Znaczy pewnie większość z nas to uważa. Tylko kurczę. A ten London system z tym właśnie D4 skoczek na C3. Dziwne takie to jest granie białymi. To jest takie. Widziałem, że Karina Szczepkowska tak grała, Bartek Heberla czasem w ten sposób grał. To są polscy arcymistrzowie, arcymistrzynie. Dla osób, które nie kojarzą, taka czołówka Polski. Przyspieszonego smoka nie gram. Nie. Takich rzeczy nie grywam. No pomyślimy. Tęsknię, słuchajcie, już troszeczkę za tymi turniejami prawdziwymi. Kiedy to wróci, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że chociaż w czerwcu coś się zacznie. Partia wydęska? Spoko, myślę, że tak. Dzięki, InfoSzach, za rady. Znaczy, to tak, to ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko ja tak czuję, że Londyn nie jest jakiś taki, powiedzmy, no wiadomo, nie jest groźny, tak? No, nie stoi gorzej biały, ale też nie stoi w taki sposób, że tam gryzie mocno. Wiadomo, dla osób pozycyjnych, no to jest na pewno system ciekawy, nie? No, w necie tak, dużo tych gier niestety, ale to prawda, tylko przez ten internet i przez internet. Jak wrócą turnieje na żywo, to chyba komputera nie będziemy dotykać, nie? Nie będziemy grać przez internet w ogóle. Okej. Ja nie uważam, że to jest zła obrona smoka. Baturu, tu mnie nie prowokuj, bo wiem, że niektórzy mają inne zdanie. Po prostu nie gram tego, bo mi to nie pasuje zwyczajnie, no i tyle. Kwestia gustu. Wolę jakieś takie bardziej skomplikowane pozycje. No, powiem szczerze tak, jak koniec czerwca łazy się zaczynają, planuję tam jechać. Po łazach, mam nadzieję, Warszawa, Najdorf. Też widziałem, chyba komunikat jest memoriał pana Maciei, jednodniowy. Potem się rozpoczynają Najdów. To w ogóle świetny festiwal będzie, o ile dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak, no bo ileż można tutaj. Wiecie, no wakacje to też inaczej będzie, nie? A potem, no co, Pardubice, takie trzy turnieje, tournée trzeba zrobić. Na przełomie czerwca, lipca, a potem dwa w lipcu. Taki jest plan. Trzeba grać w silnych turniejach. Tak, tutaj witam cię, pion E4. Tak, tam taki termin był właśnie. O, dzięki smoku, że byłeś. Trzymaj się. Miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem. Także no, trzeba się teraz chyba przygotować mocno psychicznie, fizycznie do turniejów. No i też troszeczkę merytorycznie, nie? Się tam podszkolić, poćwiczyć troszkę. Czy będę robił IEMA? Ależ oczywiście, że będę. No dlaczego nie? Trzeba robić. Jest to moje marzenie, oczywiście, takie szachowe. Myślę, że jest mnie na to stać jeszcze mentalnie i generalnie, no. Nie chcę za dużo też o tym mówić, to trzeba zrobić, a nie tylko gadać, wiecie, na gadaniu się może skończyć tak naprawdę. Wiesz co, arcymistrza w przeciągu następnych 4 lat, czy jest realne? Myślę, że tak, musiałbym tylko się odciąć od rodziny i się zaszyć gdzieś i zabarykadować, mieć przy sobie czterech trenerów i jechać, i grać cały czas turnieje. Ale to się nie stanie, ja nawet tego nie planuję robić. No niestety, nie mam żadnej normy, a było blisko. Na pierwszej lidze ta norma była wypełniona, ale nie było wymaganych, nie, znaczy nie było spełnionych warunków. Niestety, a na Najdorfie właśnie 2 lata temu miałem 5 z 7 i brakowało mi pół punktu z dwóch ostatnich partii do normy. I dostałem zawodnika 2,550 około, jakiegoś młodego zawodnika z Turcji, a na koniec jeszcze Efimienkę na dokładkę. No i to już w ogóle totalny paraliż. Nie udało się. Tak, wtedy miałem bardzo dobry turniej, to prawda, tam też szczęśliwie wygrałem ojej, już muszę sobie kojarzyć nazwisko, młody zawodnik,
Kucza, tak, tam szczęśliwą partię wygrałem, od tej szczęśliwej partii się dobra seria zaczęła, bo i Marcina Sieciechowicza właśnie ograłem tutaj właśnie, też Ciebie Piotrze udało się, znaczy może też sam się ugrałeś, tak, może w ten sposób, no tak, tam były dobre zawody, dobrze mi się grało. W pierwszej partii grałem z Gukeszem, no patrzcie, arcymistrza mam, ale to jest arcymistrz, to jest facet czy kobieta, po zdjęciu nie widzę. Pani, o świetnie. Patrzcie, teraz się nie tnie, no. Teraz się nie tnie. Jedziemy, ale szybko gra. Ja cię kręcę. Zaraz, zaraz, tak sobie zagrajmy. Dobra. Patrzcie, teraz się w ogóle nie tnie, jest cudownie. Odpukać, żeby tak było i 3 punkty robimy. Niech się nie tnie, niech się nie tnie, please. Dobra, D5. No tu pewnie F5 trzeba. Grałem z tą panią kiedyś? Nie pamiętam. Tutaj po wybiciu na F5 sobie gram skoczek D2 i na E4 sobie zajmuję fajne pole. O, myszka w ogóle inaczej teraz chodzi. Strzałeczki szybko, bez przecięcia, no. Coś cudownego, coś pięknego, słuchajcie. I teraz pytanie, czy robić krótką roszadę. Znaczy w pewnym momencie pewnie trzeba będzie zrobić. Może teraz, zaraz poczekajcie, bo... Nie no, teraz gramy tak. Skoczek C5 raczej nie, bo wybije, tu się pionki zepsują. A skoczek F6 nie można, bo bije na G5. Dobra, tutaj poszło. Z jakim planem skoczek F5? Myślę, że hetman D2 na chwilę można wrzucić. Chyba można. Będziemy pionka męczyć. G4. Zobaczcie, pionka biorę. Biorę pionka. No biorę. Pewnie nie wymieni, tak? Bo skoczek tam stanie ładnie. Okej, okay, tutaj, tutaj. Wymienić chyba mogę. Chociaż mogę wrócić, ale raczej wymienimy. Jest pionek więcej. I chyba goniec na D3 stanie okej. Okay. Tak, i tu się bardzo dobrze wszystko trzyma. Sobie zaplanuję zaraz F3 na spokojnie. Z długą roszadą może nie, może krótko po prostu zrobię teraz. Myślę, że tak, myślę, że krótka będzie w porządku. Nawet na różnobarwne. Może coś lepszego jest, nie wiem, ale może tak związać. Dobra, zagrajmy sobie tak, zwyczajnie. Jest pionek na czysto. Tak, to prawda. Pion więcej strategicznie jest super. Tylko mnie na przykład denerwuje to, że ja tych partii nie wygrywam, tylko przeciwnicy przegrywają. Fajnie było zagrać taką partię od początku do końca, taką solidną, wiecie o co chodzi, taką, że aż miło. No dobra, tutaj jest grane. Myślę, że F, chociaż F3 nie, może tak. Zaraz, bo jak zagram wieżę, jeden skoczek F4 planuje. I widełki tam jakieś się szykują. A właśnie, właśnie. Może zatem wieża D1. Tak, wieża D1 sobie zagrajmy. Potem wieża E1. Albo goniec zawsze może wrócić. Chociaż nie, tutaj trzeba trzymać te pola. Zaraz to przemyślimy. Może w ogóle tutaj zbić później. Teraz w ogóle też będzie groziło takie zagranie. Chociaż skoczek F4. No właśnie, ja chyba tak zagram. Chociaż parę gońców stracę. Ale to nic. Wydaje mi się, że to nie będzie źle. Chodzi o to, żeby trzeba trzymać tutaj punkt E2 na pewno. Dobra, poszło bicie, tak jak przypuszczałem. F3 się wzmocnimy. Z planem goniec F2. Tutaj, o w ogóle bardzo odważnie, muszę przyznać, bardzo. Wybić chyba muszę. I słuchajcie, goniec F2. Jak będzie zagranie B4, ja sobie biję tutaj. Bicie, skoczek B5. I skoczki na gońce pozostaną, o, może być ciekawie. No dobra, tak jak powiedziałem, tak zrobię. Nie będę się już wycofywał z tej decyzji i gramy tak.
Może trochę dałem szans przeciwniczce. Słuchajcie, teraz tak. Tu. Chyba tak muszę w ogóle. Może tak. Właśnie, może tak zagrać, żeby... Dobra, chwilę muszę pomyśleć o minutę. Ponad tutaj. Gdzieś tam bierze odejdzie, ja wezmę tu. Nie chciałbym tej wieży jednak wpuścić. Tak. Dobra. Może to będzie zła decyzja, ale zagramy tak. Nie chcę, żeby ona była aktywna. Okej. Tu wieża broni, tu się trzyma. Gońce są nieco przeblokowane. Grozi wzięcie. Jakaś wieża F7 chyba. Coś w tym stylu trzeba uważać. Wieża C1. Tu oddam. Tutaj poszło. No to chyba błąd, nie? Bo tu bronię. Ha, może ona planuje... Tutaj poszło. W ogóle nie rozumiem. Kompletnie. Tak, no wieża C3 jest. A nawet nie. Dobra. Hop. No i tutaj, nie? Naciskamy. No dobra, bić muszę, no wyjście jakieś jest. I teraz kwestia, jak się zachować dalej. Bijemy z tempem. Dwa pionki więcej, dobra. I teraz obronić. A, 13 sekund, faktycznie zapomniałem, że my gramy tutaj. Tu sobie przejdziemy. Dwa pionki więcej, dobra. A spokojnie. Jeszcze tu bezpiecznie, żeby jakiś skoczek ustabilizować sytuację. Okej, jakiś skoczek E4 grozi. Ale pięknie się w ogóle nie przecina, coś cudownego. Tu myślę, że sobie mogę pozwolić na taki ruch. H4. I starczyło. H4 wygrało partię. No dobra, powiem wam tak, no przeciwniczka podstawiła pionka, udało się wykorzystać w końcu, jakaś może niezbyt super czysta partia, ale jest dobrze, są punkty, to jest ważne. NM oznacza National Master, mistrz krajowy tak zwany. Dobra, słuchajcie, jest dobrze, w sumie jest dobrze, 4,5, jeszcze dwie rundy. Ostatnio było 5,5 punkta. Możemy próbować się przebijać. Na razie jest dobrze, na razie nie przycina w ogóle. Widzicie, inny komfort gry był kompletnie. Ja to odczułem na własnej skórze totalnie. Tak, zwycięstwo to zwycięstwo. Okej, musimy spróbować teraz, wiecie, wyjąć partię przedostatnią i ostatnia runda będzie zawsze taka bardziej emocjonująca. Aha, no tak, słuchajcie, no faktycznie zwróciłem uwagi, że wygrałem z arcymistrzem męskim, tak, więc... Aha, zaraz, ja z tą panią faktycznie chyba kiedyś grałem. Macie rację. Faktycznie. No to mam szczęście. Do kobiet, że tak się wyrażę. To jest ranga, mistrz krajowy to jest ranga niższa od mistrza międzynarodowego. Następną rangą po mistrzu krajowym jest mistrz międzynarodowy. Znaczy, bo mistrz FIDE i mistrz krajowy to jest w zasadzie to samo. Niektórzy uważają, że mistrz krajowy jest troszkę bardziej zasłużony, taki ciutkę lepszy niż mistrz FIDE. Ja się zgadzam w zasadzie z tym, nieskromnie mówiąc, bo trochę trudniej było kiedyś mistrza krajowego zdobyć, tak delikatnie trudniej. Trzeba było dwie normy zdobyć za moich czasów, jak grałem. No, za moich czasów, jak to brzmi, ale tak było. Kiedyś przelicznik był 1,5, teraz jest 2. Trochę jest łatwiej rankingu zdobyć. Oczywiście jest też łatwiej troszeczkę szybciej stracić. Męski arcymistrz, no tak, to jest męski arcymistrz, czyli ta pani musiała przekroczyć 2600. W sensie normy musiała uzyskiwać 3 normy 2600. To nie jest takie proste.
ale myślę, że warto, żeby skupić się na swoich celach przede wszystkim, nie patrzeć na najwyższych zawodników, bo można popaść w kompleks i w ogóle nie iść do przodu. Pamiętajmy o swoich celach, to jest ważne. Cieszy mnie wygrana z panią arcymistrzem, bardzo mnie cieszy, bardzo, bardzo, nie, to, no ale wiecie, no okej, no nie jest to Hikaru Nakamura, tak, ale nie no, cieszę się, no jest arcymistrz za burtą, no jakby nie było, bez skrupułów. No właśnie, ja też nie kupuję FMA, to prawda. Czekam na IMA, oby nie trwało to, chociaż to już trwa dłużej, bo ja mistrza krajowego zdobyłem w wieku lat bodajże 19, 20, chyba 19, więc to już jest, to ja już czekam dłużej, 15 lat, 14, 15. Mistrzyni Związku Radzieckiego z 90 roku, no nieźle. No ale widzicie, no mimo wszystko z biegiem lat, no poziom gry spada i taka jest kolej rzeczy. Myślę, że zdobyte doświadczenie w młodości, w wieku średnim, zaprocentuje w dobrej trenerce. To jest, myślę, że następny etap szachisty, jeżeli chcemy związać swoją przyszłość z szachami, zdecydowanie. Nie grałem z Hikaru, Denis. Nie grałem z Hikaru, niestety. Ale jeszcze spróbuję. Tu pisaliście mi, że. A dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Ale mam trudnych przeciwników, tak patrzę po rankingach. A dobra, nie patrzmy na rankingi. Jedziemy. Gramy swoje. Okej. Okay. No, lecimy. Okej, taki wariancik tu nam się szykuje. No dobra, gramy tak. Lubię grać ten jugosłowiański. Nie wiem dlaczego, no po prostu go lubię. Jeszcze wymienny. Hetman A4. Hetman A4 chyba. Dobra, teraz już nie wiem co grać, powiem szczerze, ale muszę się zastanowić. Chyba tak. Zagrajmy intuicyjnie. Czy bić? Nie, no tak, zagram. O co chodzi? Mogę zagrać sobie tak, próbować zbijać, mogę też tak wrócić. Tu się trzyma póki co wszystko. Mi taka pozycja odpowiada. Nie wiem, dlaczego ja się w tych pozycjach czuję. Kiedyś zagrałem wariant jugosłowiański z Kamilem Dragunem, mistrzem Polski, moi drodzy, i bardzo dobrze mi poszło. Jakoś tak. No, biję tego gońca, ja wiem, goniec, goniec, trzeba go bić. No, wprowadzam wieżę. Para gońców jest. Kwestia tylko jeszcze wykorzystania. Tutaj coś wisi. No dobra. Może takie posunięcie byłoby ok. Z drugiej strony, jak on tu zbije, zawsze mam taki ruch. Skoczek. Skoczek. Skoczek D5 nie doceniłem. Skoczek D5, bicie szach. Tu. Skoczek D5, bicie. Król F8, bicie na C8. No właśnie, poszedł na to bez wahania. Zawsze mogę tak zagrać chyba. Chociaż mi się nie bardzo to podoba, ale spróbujemy. Przytrzymamy to. No chcę wymienić. Koniecznie chcę wymienić. Wymieniamy. Teraz kwestia. Chyba król G7, że nie było szachu żadnych. Chyba się trzyma. No problem mam z gońcem. Właśnie. No tutaj białych pozycja jest dobra. Ale tak, może. Dobra, zejdźmy tak. No coś tu pokaczałem w debiucie na pewno. Dobra, już czuję tutaj oddech na plecach, niestety. No nic, gram tak. Wiem, że wpuszczam skoczka, to może być samobójstwo, ale
To może jest, może i to jest samobójstwo, ale muszę tak zagrać, tu próbować zbić. Teraz nie mogę. Tutaj goniec nie gra. No co mi z parę gońców, nie? Białe mają świetną pozycję. No muszę coś agresywnie spróbować, nie mam wyjścia. A3 nie wiem po co, ale dobra, poszło. Tego gońca muszę uwolnić koniecznie. Nie wiem, czy zdążę właśnie. F5, dziwny ruch, tutaj nie wchodzi przecież. A teraz mam zagranie takie. No muszę tak zagrać. H6 będzie. Król H8. Goniec robi robotę, nie? Może coś tutaj się teraz wykluje. Może H3 trzeba było. A to się tak zawsze łatwo mówi. H6 przede wszystkim. Bicie na C4. Minuta na zegarze. No tak, teraz to już jest powiedzmy trochę lepiej niż było wcześniej. Teraz w ogóle tak można spróbować. Dobra, tutaj, tutaj. Oho. Bije, muszę tam gdzieś się rozwinąć. Dobra. Pytanie, co, czy przeciwnik jest w stanie mnie tu jakoś mocno, może tak zagrać w ogóle. Tak zagramy. Tu grozimy biciem, grozimy wymianą hetmanów. Jak to się uda, to będzie dobrze. Wymieniam hetmany. Koniecznie. I co? I co teraz? Tutaj? Tak. No mogę oczywiście zagrać. Czekajcie, tu wzbiję i zagram tu. Nie, tak muszę. Tak. Teraz zbiję. Tu. Biję. Idę królem. Król musi być aktywny. I piony idą, nie? Na piony idą do góry. I król. Dobra. Wieża C7 tu przytrzymam. Nie, no nie muszę wieża C7 grać. Tutaj nawet poszło. Mogę tak sobie zagrać. Do góry. Do góry. Na do góry. I tak, i tutaj jest wygrana. No, mam to. W końcu. W końcu dobry zawodnik. Bez przycinania, pięknie. No. Wiem, że miałem wora, ale to jest mój już znak firmowy. Gdy mam wora, to wygrywam partię. No. Bo może mniejsza presja. Dobrze, jest, są punkty 5,5. No to będą emocje w ostatniej rundzie jeszcze o dobry wynik. 5,5 to już jest 50%, więc jest dobrze na koniec. Jest dobrze, słuchajcie, ale tak by to tragedia. Kto mnie debiutów podszkoli? Słucham, słuchajcie, kto mnie podszkoli debiutów? No, jakieś tam moje ścieżki się utarły i dlatego tak sobie grałem takie rzeczy. No, ale dobrze, dobrze jest. Dobrze jest. Dwie z rzędu wygrane to cieszą mocno. 5,5 punkta. No i mistrz międzynarodowy. Ograny. W ogóle to była może pani jakaś. Ciężko mi stwierdzić. Chyba nie. Nie wiem. Nieważne zresztą. No, piony poszły, tak. Mocno poszły piony. Jest dobrze. Okej. Jest dobrze, moi drodzy.
Czekamy na ostatnią rundkę. A na tym grąbie, która zresztą ten grąb z tego, co jeśli się nie mylę. Pani, okej. No udało się, udało się, udało się. Jeszcze jakieś rundy trwają. Hikarus, o, nie, to dobrze powiedziałem? Nie, Hikaru nie gra z tym. Zaraz, źle kliknąłem. Oni chyba grali ze sobą. Co to za końcówka? Biały z pionem więcej, znaczy z pionem wolnym. Remis, okej. A na górze co tam się stało? Chyba zremisowali, coś mi się tak wydaje. Czy przegrał Nakamura? Hikaru chyba przegrał. Chyba przegrał z Artemiejewem. Peter Schwidler, bardzo lubię gościa. Fajne szachy gra, ciekawe. A z Polaków? No, Szymon Gumularz, 8 na 10. Ho, 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 ho. No trzymajcie za niego kciuki. Chłopak ma szansę tutaj wejść w pierwszą dziesiątkę. A może... No ładnie, ładnie. No, to jest progresywny zawodnik, bardzo. Mega. Świetnie. Cześć, Bochniako. No, idzie tak, że mam 5,5 punkta. Były przeboje, ale jest dobrze. Jeszcze jedna runda przed nami. Jeszcze jedna runda i będzie wiadomo, czy powtórzymy wynik z zeszłego tygodnia, czy będzie trochę lepiej. Oj, to się okaże. Tak, kojarzę oczywiście Piotra Gosiewskiego, kojarzę. Grałem wielokrotnie z nim grałem. Okej, moi drodzy. Mamy aktualnie 2007 osób obserwujących mnie na Twitchu, bardzo mi miło, dzięki serdeczne. Jest nas bardzo dużo. Okej, ostatnia runda. No, 2700 prawie zawodnik i znowu FM. Tacy są najgroźniejsi właśnie. Znaczy, że dobrze grają. Arcymistrzowie z takim rankingiem to może ciut mniej. Obrona Scyliska dzisiaj jeszcze nie było. C3. Wybicie. Poszło wybicie. Okay. Może H6. Skoczka przestawimy na F6. Przytrzymamy punkt D5. Wprawdzie tutaj puszczam, no ale to zawsze jest coś za coś. Roszada. Może skoczkiem? Zaraz zagramy sobie na D5. Ewentualnie jeszcze gońca trzeba wyprowadzić. To są te problemy. Tu nie mogę. No, wyprowadźmy gońca. Jeśli skoczek zagra tu, to skoczek D5. Tutaj mat grozi, trzeba uważać. Chociaż zawsze jakaś wieża E8 jest asekuracją, ale planuję tak zagrać generalnie. Coś w tym stylu. Może tak. No tak, on się będzie na mnie rzucał. Słusznie. Dokładne ruchy trzeba tutaj wykonywać. No właśnie, tutaj hetman. Król F8. Znacie takie posunięcie, nie? Groziło generalnie zagranie takie. Aha. Gram na czuja. Wydaje mi się, że ten ruch trzyma F6. I tak nie za bardzo na H6 można zbić mi się. Tak mi się wydaje. Obym
miał rację. Tutaj naciskał mimo wszystko. Dziwnie te debiuty wyglądają, to trzeba przyznać. Biały chyba wygląda dobrze, ale jak dużo wymienię figur, to dla mnie na plus. Nie będzie to łatwe. Czy nie wymienić? Zagrajmy tak, tu przytrzymamy. Tutaj jakiś nacisk. Zejdziemy po prostu ze związania. Cały czas muszę mieć na uwadze bicie tutaj. Zawsze taki ruch mogę zagrać, ale nie, no nie chcę się takiego posunięcia. Oczywiście ja tam tego pionka B2 nie chcę zbić, tak? To nie jest mój zamiar. Jakaś wieża C8. Czekam po prostu na jego decyzję jakąś odważną. Ale zaraz. Bicie na D5, to ja biję skoczkiem. Dobra. No długo myśli, chce mnie załatwić, ewidentnie. No i chyba tutaj, co? Chcę zbić. Pójdzie na całość, czy nie? Ma mało sekund, może jakoś rozważnie pograć. A nie, jednak zagrał tak, okej. Może tutaj zbić, słuchajcie. Zbijmy, miejmy spokój chyba. Chociaż z drugiej strony może tak, o tak chyba lepiej będzie. Tak będzie lepiej i tutaj na F6. O tak, tak, tak. Tak będzie solidniej. Ja to zbiję od razu. Będzie H4. Wracam. Tu nie mogę. Że taki ruch istnieje. Tu grozi coś? Nie wiem. Dobra, wiem, że pionka podstawiam tutaj na końcu, ale tak mi się chce zagrać. Tu chyba nic nie grozi, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ile mam czasu? Minutę, spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. F6 za chwilę gram, gram F6 teraz, okej. Wracam. Okej. No będziemy bronić. Czas się kończy powoli. Co dalej? Końcóweczka, nie?
wieża nie zaplątała nigdzie. Jest wygrana, moi drodzy. Jest! 6,5. 6,5 z zimną krwią. Ach, ajajajajaj. Jest dobrze, jest dobrze. Nie będę patrzył nawet, jakie miejsce, bo na pewno niezbyt dobre, ale 6,5 punkta to już jest. To już jest taki wynik, jak regularnie bym to robił, to byłoby przyjemnie. Ajajaj, dobrze, 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 dobrze. Zobaczymy jeszcze tylko, kto zwycięży w tym turnieju. Dzięki serdeczne za otuchę.